Chcę wam pokazać, za pomocą czego nagrywam mniej więcej od kwietnia filmiki na szklarni. W szklarni. Otóż za pomocą tej kosteczki. To jest kamerka GoPro Session, czy jak to się tam mówi z angielska. Super sprawa. Matryca 8 megapiksela. Można kręcić filmiki, robić zdjęcia. Tu mamy przycisk startu. W ustawieniach można sobie zrobić ustawienia zdjęć pojedynczych i sesje kilkunastu, aż do wyczerpania karty zdjęć, także można sobie klikać, cyk, 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 nie będę tutaj specjalnie włączał, ale pokażę wam, jak to robię i jaki sprzęt mam, żeby ta kamerka nie przeszkadzała mi w pracy. Spróbuję to jakoś uchwycić za pomocą teraz telefonu, którym będę nagrywał. Spróbuję go gdzieś oprzeć. Otóż do tego potrzebuję uchwytu do kamerki. Widać? Widać. Tak? Mojej roboczej czapki. Proszę bardzo. Gdzie specjalnie sobie wykonałem uchwyt do tej kamerki. Jak to robię? Montuję do daszka czapki uchwyt. Proszę bardzo. Do niej wkładam kamerkę. Jest? Jest. Zatrzask. Jest gotowe, tak? Zakładam na głowę. Włączam. I mogę sobie nagrywać. Proszę bardzo. Wszystko widać elegancko, tak? Można sobie zbierać pomidorki, ciąć liście i gadać. Jeżeli chcecie wydać, jeżeli macie w planach na przykład zrobienie podobnych filmików, to możecie sobie wydać gdzieś około 800 zł na taką rzecz i działać.